Mam pytanie do wnioskodawców. Czym konkretnie kierowali się, umieszczając słowo błogosławiony w tytule uchwały? Dla mnie jest to trudne do uzasadnienia, dlatego że, jak mówię, nie ma to żadnego znaczenia dla Sejmu Rzeczypospolitej. Błogosławionych są tysiące, świętych również. Sam Jan Paweł II wyprodukował bodajże 1200 błogosławionych, a także kilkuset świętych. Jakoś nie uznał za stosowne, żeby Wincentego Kadłubka kanonizować. Nawet mogę wyrazić z tego powodu zdziwienie, dlaczego Wincenty Kadłubek, przecież wielki Polak, miał tak słabe notowania w Watykanie, że go nie uświęcono za czasów pontyfikatu Jana Pawła II. Dziękuję.